Dzisiaj będziemy chcieli sobie przejść przez taki pewien fragment listy apostoła Pawła do Koryntian. Będzie to drugi list, piąty rozdział tego też listu. Na pewno nie będziemy poruszali jakichś nowych zagadnień, zagadnienia znane od początku chrześcijaństwa, tak śmiało możemy powiedzieć, o których właśnie tutaj Paweł też mógł pisać do wierzących. Nieraz się można dziwić, dlaczego pisał właśnie tak słowa, dlaczego właśnie takie układał, dlaczego tak szczególnie chciał, żeby oni to mogli zrozumieć. Słowa nam są dobrze te znane. Jednokrotnie już je słyszeliśmy, a będziemy chcieli się jeszcze właśnie jeszcze bardziej temu przyjrzeć, co właśnie Paweł pisał, żeby sobie jeszcze bardziej to utrwalić, żeby to jeszcze głębiej mogło rzeczywiście być w naszym sercu, by według tego też chcieć żyć, bo to jest dla nas bardzo ważne. Wiemy, że można mieć teorię, ale teoria, która jest bardzo ważnym elementem, nie jest wystarczająca. Teoria dopiero ma powiedzieć, kiedy spotka się z praktyką, wtedy widać owoc. Można mieć piękną teorię, być na studiach, słyszeć, jak się buduje jakiś przedmiot, jakąś maszynę, no i pozostać tylko w elemencie tego, że no wiem, jak to się buduje, ale nigdy nie przystąpić do budowania. Ale kiedy człowiek przystępuje do budowania, wtedy też doświadcza, można powiedzieć, tego, ile to kosztuje, z czym musi się naprawdę zmierzyć. Sama teoria się jeszcze nie zmierza, dopiero praktyka się zmierza. Tutaj Paweł też pisał właśnie te słowa. Przeczytam je tutaj od 14 wersetu, bo jest to właśnie bardzo ważne, co Paweł tutaj pisał do wierzących, okazując, można powiedzieć, im, w kim może działać miłość Chrystusowa. Kogo ona może jedynie otaczać? Nieraz myśli się, można powiedzieć, to, że no, wszyscy mają tą miłość, wszyscy są w tej miłości. Każdy, jeśli tylko można powiedzieć, powie, że jestem chrześcijaninem, to już jest wszystko załatwione i na pewno taki człowiek, skoro powiedział, to już ma miłość. Wiemy, że nie. W innym miejscu Paweł też to jakby reguluje, pokazując, można powiedzieć, w jaki sposób to się dokonuje. Ale tu czytamy właśnie te słowa, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania lub też wiary, osądzenia, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Moglibyśmy tutaj dalej jeszcze to czytać, ale my zakończymy właśnie tutaj na tym i poprzez właśnie tą miłość Chrystusową, o której tutaj Paweł mógł tak pięknie powiedzieć, do wierzących Koryntianie mogli się szczególnie nad tym zastanowić, bo wiemy, że w Koryncie nastąpił no, dosyć duży problem. Ludzie tam mieli duży problem. Mieli, można powiedzieć, no, znamiona pokazujące, można powiedzieć, to, że no, są ochrzczeni Duchem Świętym. No, wszystko byłoby wspaniale, ale Paweł pokazuje, wskazując im miłość, kogo ona ogarnia. Dochodzi, zobaczcie, też i do tego miejsca. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. I zobaczcie, że Paweł mówi nikogo, ale tutaj Paweł też przytacza i pokazuje, jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to go już nie znamy. Czyli pokazuje rzeczywiście nikogo.
co my właśnie w tej miłości Chrystusa rozumiemy właśnie poprzez te słowa apostoła Pawła. Człowiek chce znać według ciała. Człowiekowi możemy powiedzieć, naprawdę zależy na tym, żeby znać. Ludzie się szczycą, że znają kogoś według ciała. Są w stanie o nim opowiadać i opowiadać, przytaczając, jakim jest, co ma. Bo go znają według ciała. Są w stanie, można powiedzieć, wymienić jego zalety, wymienić jego wady, bo znają go według ciała. Ale Paweł, zobaczcie, wyraźnie mówi do wierzących, jeśli znaliśmy kogokolwiek, czy Koryntianie mogli zobaczyć w tym samych siebie? Czy ci wierzący ludzie w Koryncie mogli rzeczywiście zobaczyć tam samych siebie? Nie pomyśleć w tym momencie, no nie znam tamtego i nie znam tamtego, no to nie znam tamtego i tamtego też nie znam. No dobra, nie będę ich znał. Ale czy człowiek mógł powiedzieć w tym momencie, kiedy te słowa Pawła były im odczytywane, mógł powiedzieć o sobie samym? I siebie samego też nie znam. Bo łatwiej, wiecie, może przychodzi nie znać kogoś, powiedzieć o kimś, no dobra, no przyjmuję to do wiadomości, no będę się tego trzymał, ale czy siebie samego? Będziemy się chcieli właśnie poprzez tą miłość Chrystusową, wiecie, bo ona jest tak bardzo ważna, żeby diabeł na pewno gdzieś nie podchodził człowieka, nie potępiał człowieka, nie oskarżał człowieka, żeby poprzez tą miłość człowiek mógł spojrzeć, każdy z nas właśnie na to, czy ja samego siebie, czy ty samego siebie też nie znasz już według ciała. Zobaczcie, Paweł miał odwagę tutaj na pewno do tych ludzi powiedzieć to, że nawet jeśli znaliśmy nawet Chrystusa, też nie znamy. Tak jak powiedziałem, zobaczcie, ludzie chcą znać kogoś według ciała. No na pewno chcą znać Chrystusa według ciała. Ludzie religii próbują go sobie przedstawić według ciała, próbują go malować według ciała, przypisywać mu jakieś cechy według ciała. Próbują. Paweł to wszystko na powieść pogrzebał w śmierci. Powiedział, nie znamy. Jak podeszli oni do tego? Trudno powiedzieć. No, my wiemy, jak my podchodzimy. My wiemy, jak do samych siebie właśnie podchodzimy według tego, można powiedzieć tutaj, osądzenia Pawła, który to pokazuje. Dlatego właśnie tym będziemy chcieli się dzisiaj zająć, bo Paweł mówi, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Wskazując na to, można powiedzieć, co jest rzeczywiście najważniejsze dla człowieka tutaj wierzącego na tej ziemi. Być w Chrystusie, być nowym stworzeniem. Nie znać samego siebie już według ciała. Czy jest to łatwe? Łatwo jest powiedzieć. Bardzo proste. Możemy powiedzieć, że w pierwszym momencie nie ma to żadnego, można powiedzieć, jakby kosztu. Wypowiedzieć tylko, nie znam. Ale czy gdy przychodzą różnorakie doświadczenia, próby, czy wtedy też łatwo mi jest na powiedzieć to powiedzieć, czy wtedy właśnie może mam problem i wtedy zaczynam wracać i zaczynam myśleć o sobie jako o człowieku według ciała, jakim byłem. Przed zanurzeniem się w Chrystusa Jezusa, przed zanurzeniem się w Jego śmierć i w Jego zmartwychwstanie. Czy wtedy, zobaczcie, też jest łatwo? Wiemy, że właśnie wtedy diabeł szczególnie zaczyna atakować. Szczególnie można powiedzieć podchodzić człowieka, żeby człowiek zaczął myśleć już innymi kategoriami. Nie tego człowieka w Chrystusie, ale człowieka jeszcze przed. Do czego to prowadzi? Niestety dzisiaj możemy to oglądać, do czego to prowadzi, kiedy ludzie choć mówią, że są ochrzczeni w Chrystusa, ale myślą kategoriami ludzi, którzy w Nim nie są. Widać w tym momencie owoc życia człowieka. Dlatego niech nam Pan właśnie pomoże zobaczyć to, tak jak powiedziałem, poprzez miłość Chrystusową. Nie żeby dać się potępić, żeby po prostu opuścić ręce i powiedzieć, to wszystko jest do niczego, chrześcijaństwo i tak nie ma widać sensu, no i tak mi się nigdy nie uda, czy cokolwiek innego.
Ale spojrzeć właśnie poprzez te słowa apostoła, który pokazuje to, żeby człowiek mógł stać mocno w Chrystusie. Mógł wiedzieć, kogo ma się trzymać. Wiecie, tym właśnie będziemy chcieli się zająć, bo Bóg chciałby, żeby człowiek wracał. Wracał w swoim myśleniu właśnie do tego, co nie daje zwycięstwa. Co daje porażkę i niestety potrafi usprawiedliwiać porażkę.